Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 2, wersety od 11 do 14. Henry Rozier, łaska Boża naucza nas. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Z tego cudownego fragmentu dowiadujemy się, po pierwsze, czym jest łaska, po drugie, co przynosi, po trzecie, do kogo się zwraca, po czwarte, czego naucza. Szczególne znaczenie w omawianym liście ma ostatni punkt, pouczenie łaski. Słowo użyte w oryginale jako pouczenie, paideuo, a nie didasko, które jest używane wtedy, gdy mowa o zdrowej nauce, nie oznacza doktryny, lecz raczej praktyczne pouczenia, jakich udziela się na przykład dzieciom, gdy uczy się ich zasad dobrego zachowania, manier, posłuszeństwa, okazywania, szacunku osobom starszym, rodzicom, pilności w nauce i tym podobne. Fragment ten zawiera tak niewyczerpane bogactwo, że będziemy mieli kłopot, by przedstawić jego treść, nie pomijając przy tym niczego istotnego. Ograniczę się głównie do tego, co Duch Boży kładzie mi na serce, gdy czytam te słowa. Wzmianka o Bogu Zbawicielu, co widzimy w wersecie 10, tak typowa dla tego listu, prowadzi do wspomnienia łaski. Łaska nie jest dobrocią Bożą ani Jego miłością, jest serdecznym zmiłowaniem, które każe Bogu pochylić się nad zgubionymi grzesznikami, aby ich ratować. Tu upersonifikowano łaskę, podobnie jak słowo, które stało się ciałem w wersecie 1 rozdziale Ewangelii Jana. Nie przedstawiono zasady ani abstrakcyjnego pojęcia, ale osobę wypełnioną łaską samego Boga Zbawiciela. Łaskę opisano w tak wyrazisty sposób, że każdy może ją dostrzec i otrzymać. Nie objawiła się po to, aby wymagać czegokolwiek od człowieka, lecz aby przynieść mu nieskończoną wartość, zbawienie. Łaska Boża jest nieograniczona i doskonała, wieczna jak wieczny jest sam Bóg. Nie żąda niczego od człowieka, jak czyni to zakon, lecz daje ratunek i przynosi zbawienie. Zanim rozważymy bardziej szczegółowo, czym jest zbawienie, warto zwrócić uwagę, że cytowany fragment traktuje o dwóch objawieniach. Najpierw o objawieniu łaski, która zstąpiła z nieba, by przynieść zbawienie, a potem o objawieniu chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pierwsze objawienie przynosi zbawienie w łasce, drugie zbawienie w chwale. To pierwsze zostało dokonane w przeszłości, natomiast do zbawienia w chwale dojdzie w bliskiej przyszłości, chociaż wiara już dzisiaj postrzega je jako obecne. Filipian 3, rozdział 20, werset do 21. Filipian. A bowiem Rzeczpospolita wasza jest w niebie, skąd też Zbawiciela czekamy, Pana Jezu Chrysta, który przemieni ciało nasze nikczemne, aby się podobnym stało chwalebnemu ciału Jego, według mocy, przez którą też może poddać sobie wszystkie rzeczy.
Charakter łaski jest nieograniczony. Nie napisano tutaj, że ona coś przyniesie albo przyniosła, ale że niesie. To czyni owo doskonałe zbawienie obecnym, niezmiennym faktem, który nie może zostać zmieniony ani odwołany. Ponadto warto pamiętać, że łaska objawiła się wszystkim ludziom. Jej zasięg jest uniwersalny, nikogo nie wyklucza. Od chwili upadku w grzech człowiek nie był w stanie wyobrazić sobie zbawienia dostępnego bez zapłaty. Ludzka pycha utrudnia zrozumienie, że dar Boży nic nie kosztuje. Grzesznik chętniej przyjąłby Boga Zbawiciela, który nakazałby mu zapracować na zbawienie. Może zaproponowałby swoją pomoc albo pouczenie o różnych możliwościach zdobycia odkupienia. Z łatwością pojąłby myśl o zbawieniu jako rezultacie własnej gorliwości w czynieniu dobra. Nigdy nie zrozumie natomiast zbawienia, za które się nie płaci. Człowiek chce dać coś w zamian za zbawienie, aby potem móc się chlubić. Wróćmy jednak do samego zbawienia. Powiedzieliśmy, że jest ono czymś nieskończenie wzniosłym i wielkim. Nie jesteśmy w stanie tu na ziemi objąć go naszym umysłem. Będziemy potrzebowali całej wieczności, aby zrozumieć jego znaczenie. Dla wierzącego zbawienie jest czymś więcej niż odpuszczeniem popełnionych grzechów. Zdecydowana większość chrześcijan zatrzymuje się przy pierwszym aspekcie tej prawdy i wiedzie życie w nieświadomości prawdziwego wybawienia. Zbawienie nie jest tożsame z odpuszczeniem grzechów, to doskonałe uwolnienie z mocy tkwiącego w nas grzechu. To jest ciała starej natury, która jest źródłem owych złych uczynków, słusznie nazywanych grzechami. Odkupienia dokonał Chrystus, gdy za nas został uczyniony grzechem. Nasza stara natura, grzech w ciele, została osądzona i ukrzyżowana w Jego osobie. To dlatego możemy uważać siebie za martwych wobec grzechu i wiedzieć, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, o czym uczy Rzymian 8:1. W kontekście krzyżowej ofiary Chrystusa wszystkie następstwa grzechu, zaprzedanie w niewolę szatana, śmierć i sąd zostały całkowicie unicestwione. Bez względu na wielkość odkupienia, zbawienie zawiera w sobie jeszcze o wiele, wiele więcej. To nie tylko uwolnienie od grzechu i jego konsekwencji w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To także wprowadzenie wierzącego do obecności Bożej i jego przyjęcie przez Boga. Odpowiadające całkowitemu przyjęciu Chrystusa na podstawie Jego dzieła. Przyjęcie to zostało obwieszczone wszem i wobec przez to, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych i posadził Go po swojej prawicy. Efekty wprowadzenia nas do obecności Bożej opisane są na przykład w Ewangelii Jana 20, rozdział 17, werset. Powiedział jej Jezus, nie tykaj się mnie, abowiem jeszcze nie wstąpił do Ojca mego. Ale idź do braci mojej i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego. Rzymian 5 rozdział 1 i 2 werset. Będąc tedy przez wiarę usprawiedliwieni, pokój u Boga mamy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też wiarą otrzymali przystęp ku tej łasce, przez którą stoimy i chlubimy się w nadziei chwały Bożej. I liście do Efezjan, 1 rozdział, 2 werset. Łaska i pokój niech wam będzie od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezu Chrysta.
Warto zaznaczyć, że zbawienie to także przyszłe wprowadzenie wierzącego w doskonałe i niczym niezakłócone doświadczanie wszystkich błogosławień z dziś obiecanych przez nadzieję i wiarę, a objawionych w przyszłej chwale, o czym czytamy w Filipian 3 rozdział 20-21 werset. Takie zbawienie przynosi nam łaska. Czy nie mamy powodu, by powiedzieć zdecydowanie, że jest ono bezgraniczne? Nauczając nas, po pierwsze, łaska Boża niesie zbawienie dostępne dla wszystkich ludzi, po drugie, poucza nas wierzących. Nowonarodzony znajduje się zatem pod panowaniem łaski, o czym czytamy w Galacjan 3:24, a nie zakonu, jak było w przypadku Izraela. Galacjan 3:24. A przetoż zakon nauczycielem naszym był ku Chrystusowi, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Ten nowy nauczyciel nie został od razu podarowany światu. Ludzie muszą najpierw zostać zbawieni przez wiarę, dopiero potem mogą być pouczani. Zbawieni tworzą nową rodzinę, która potrzebuje pouczenia. Łaska pełni tę funkcję, dlatego czytamy i naucza nas. Bóg nie poucza całego świata, lecz sprawiedliwych. Niewątpliwie Bóg wskazuje drogę grzesznikom, o czym mówi Psalm 25:8 werset. To jest tym, którzy świadomi swoich grzechów ufają Jego łasce i błagają o przebaczenie. Gdy w ten sposób przystępują do Boga, Pan wlicza ich wówczas do grupy pokornych lub łagodnych, o czym uczy Psalm 25, werset 8. Pan ci jest dobry i sprawiedliwy, a przetoż grzeszników nauczy drogi, prowadzi pokorne sprawiedliwości, a pokornych nauczy drogi swojej. Nie może być mowy o współuczestnictwie grzechu i łaski. Są one w sobie zupełnie przeciwstawne. Łaska nie ulepsza grzesznika, lecz go ratuje. Grzech oddziela człowieka od Boga. Łaska prowadzi do Niego. Grzech pozostawia człowieka pod władzą szatana, łaska uwalnia z tej niewoli. Grzech powoduje śmierć, łaska daje życie wieczne. Grzech prowadzi człowieka na sąd, łaska przynosi sprawiedliwość. Skutkiem grzechu jest potępienie, łaska na zawsze uwalnia od tego wyroku. Zastanówmy się, na czym polega pouczenie łaski. Poucza nas ona co do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Odnośnie przeszłości zachęca, abyśmy odrzucili wszelką bezbożność i światowe pożądliwości, które wcześniej nas zniewalały. Czytamy o tym w 1 Piotra, 4 rozdział, 2 werset. Nie może być mowy o współuczestnictwie grzechu i łaski. Są one sobie zupełnie przeciwstawne. Łaska nie ulepsza grzesznika, lecz go ratuje. Grzech oddziela człowieka od Boga, łaska prowadzi do Niego. Grzech pozostawia człowieka pod władzą szatana, łaska uwalnia z tej niewoli. Grzech powoduje śmierć, łaska daje życie wieczne. Grzech prowadzi człowieka na sąd, łaska przynosi sprawiedliwość. Skutkiem grzechu jest potępienie, łaska na zawsze uwalnia od tego wyroku. Zastanówmy się, na czym polega pouczenie łaski. Poucza nas ona co do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Odnośnie przeszłości.
przeszłości zachęca, abyśmy odrzucili wszelką bezbożność i światowe pożądliwości, które wcześniej nas zniewalały. Możemy o tym przeczytać w 1 Piotra 4, 2-3. Ku temu, aby już nie pożądliwościami ludzkimi, ale wolą Bożą ostatek czasu w ciele żył. Albowiem dosyć nam, i żeśmy przeszłego czasu życia czynili wolą pogan, chodząc w nieczystościach, pożądliwościach, w opilstwach, biesiadach, pijaństwach i brzydliwych bałwochwalstwach. I Efezjan 2:3. Między którymi też i my wszyscy obieraliśmy się niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc te rzeczy, które się podobały ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia synami gniewu, jak i inni. Odnośnie teraźniejszości, abyśmy żyli wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Odnośnie przyszłości, byśmy oczekiwali błogosławionej nadziei. Jak zatem widzimy, to nauczanie łaski ma bardzo praktyczny charakter, co jest zresztą typowe dla przesłania całego listu. W Słowie Bożym znajdujemy także pouczenia, które przedstawiają nam nasze niebiańskie stanowisko i niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Tematy te wznioślejszej natury często określane są mianem wiary i oznaczają wtedy prawdy wiary, ale tutaj łaska poucza nas odnośnie naszego praktycznego postępowania. Rozważmy trzy główne aspekty pouczenia łaski. Po pierwsze, porzucenie lub zaparcie się bezbożności i światowych pożądliwości. Zaprzeć się oznacza oficjalnie ogłosić, że nie zna się jakiejś osoby, którą się znało, lub przedmiotu, który się posiadało, czy sprawy, z którą się miało coś wspólnego. Trafnie znaczenie tego słowa ilustruje zachowanie się Piotra wobec Jezusa na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Kierowany łaską chrześcijanin wyrzekł się przeszłości, pogardy, którą wcześniej okazywał Chrystusowi, i obojętności wobec Boga. Bezbożność oznacza życie i funkcjonowanie w oddzieleniu od Boga. Pożądliwość oczu i pożądliwość ciała oraz pycha życia należą do świata, a nie do nowej natury. 1 Jana 2:16. Albowiem wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i żądza oczu,
i pycha życia nie jest z Ojca, ale z świata. Nie da się pogodzić z nimi krzyża Chrystusa ani Jego chwały. Droga chrześcijanina wypełnionego łaską zaczyna się pod krzyżem, a kończy chwałą w domu Ojca. Droga ta, codzienne wybory, charakteryzuje się całkowitym wyrzeczeniem się poprzedniego życia z dala od Boga. Po drugie, abyśmy na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Przez fakt, że Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze, zostaliśmy wyzwoleni z obecnego złego świata, jak uczy Galacjan 1:4. Tym samym nie należymy już do świata, lecz mamy niebiańskie pochodzenie i jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Niemniej jednak, jako chrześcijanie, zawsze znajdujemy się w niebezpieczeństwie upodabniania się do tego świata. Rzymian 12:2. A nie przypodobywajcie się temu wiekowi, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego k temu, abyście doświadczyli, która by była wola Boża, dobra, wdzięczna i doskonała. Istnieje też możliwość, że wierzący zafascynowani wartościami doczesnymi pójdą w ślady Demasa i porzucą życie będące świadectwem dla Chrystusa. 2 Tymoteusza 4:10. A bowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy teraźniejszy wiek, i szedł do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Nie oznacza to wcale, że nie musimy już żyć na tym doczesnym świecie, ale wszelkie moralne powiązanie z tym światem musi być zerwane. Jesteśmy pozostawieni w świecie, aby przez nasze odkupione przez Boga życie pokazać, że kierujemy się zupełnie innymi zasadami moralnymi niż świat i ci, którzy do niego należą. Wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Nasze życie w doczesnym świecie powinny charakteryzować wstrzemięźliwość wobec samych siebie, sprawiedliwość wobec innych i pobożność w relacji wobec Boga. Owe trzy przymioty, o których poucza nas łaska, określają praktyczne życie wszystkich wierzących opisanych w liście. Wstrzemięźliwie. Wstrzemięźliwość lub roztropność, umiar we wszystkim, powściągliwość i samokontrola wymienione są w tym rozdziale jako cechy, które powinny odznaczać starszych mężczyzn i kobiety, młode kobiety i młodzieńców. Tak mówią wersety 2 do 6. Jednym słowem,
wszystkich, którzy tworzą dom Boży. Tytusa, 2 rozdział, 2-6 wersetu. Aby starsi byli trzeźwi, poważni, opatrzni, zdrowi w wierze, w miłości, cierpliwości. A stare niewiasty też, aby wiodły stan, który by należał ku świętobliwości, niepotwarliwe, nie kochające się wielu wina, które by poczciwych rzeczy uczyły. Aby mogły wyćwiczyć młodsze, żeby męże swoje miłowały i dziadki, iżby były poczciwe, czyste doma mieszkające, dobre, poddane mężom swoim, aby Słowo Boże nie było bluźnione. Młodzieńce też napominaj, aby byli skromni. Sprawiedliwie. Praktyczna sprawiedliwość polega przede wszystkim na tym, aby nie dawać grzechowi miejsca w naszych sercach i w naszym zachowaniu. Inny aspekt sprawiedliwości nakazuje, by oddawać każdemu to, co się mu należy. Sprawiedliwość powinna regulować nasze relacje ze współbraćmi oraz ze światem. Takie jest właściwe znaczenie słowa sprawiedliwy w tym kontekście. Bezinteresowna troska o innych, okazywanie szacunku, zapewnianie porządku we wszystkich relacjach członków domu Bożego. Pobożnie. Już wcześniej rozważaliśmy, czym jest pobożność i jak ściśle powiązana jest z poznaniem prawdy. W omawianym fragmencie pobożność jest najwznioślejszą z trzech wymienionych cech. Żyć pobożnie oznacza podtrzymywać nieprzerwanie więź łączącą duszę z Bogiem, zarówno w miłości wobec Niego, jak i w okazywaniu czci, w posłuszeństwie i bojaźni. Nie należy czynić niczego, co by się nie podobało Panu. Te cechy zawsze charakteryzowały wierzących. Pobożność często zalecał apostoł Paweł w listach do Tymoteusza i podkreślał powiązane z nią przywileje i błogosławieństwa. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 2 werset. Za króle, za wszytki przełożone, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli z wszelaką pobożnością i poczciwością. 1 Tymoteusza 3:16. A bez wątpienia wielka ci jest tajemnica pobożności, iż Bóg stał się widomym w ciele, usprawiedliwiony w duchu. Widzian jest od aniołów, przepowiedzian jest poganom, uwierzono mu na świecie i jest z górę wzięt do chwały. 1 Tymoteusza 4:7-8. Zatem odrzuć baśni sprośne i babskie, a ćwicz się ku pobożności, a bowiem ci cielesne ćwiczenie mało pomoże,
ale pobożność ku wszem rzeczom jest pożyteczna, mając obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Pierwszy Tymoteusza 6:3. Jeśli kto różnej nauki uczy, a nie przystawa ku zdrowym powieściom Pana naszego Jezu Chrysta i ku tej nauce, która jest wedle pobożności. 1 Tymoteusza 6:5-6. Przewrotne ćwiczenia ludzi rozumu skażonego i którym odjęta jest prawda, mając pobożność za zysk, odłączże się od tych, którzy są takowi, a jest ci wielki zysk pobożności z umysłem, który przestawa na tym, co ma. Pierwszy Tymoteusza. Ale ty, mężu Boży, chroń się tych rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości. Drugi Tymoteusza, 3 rozdział. 5 werset. Mając podobieństwo pobożności, ale którzy się mocy jej zaprzeli, tych się tedy strzeż. I drugi Tymoteusza 3:12. A owszem, wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowania cierpieć będą. Po trzecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, łaska uczy nas oczekiwania przyjścia Pana po nas. Czy istnieje stosowniejsze określenie przedstawionej tu nadziei niż błogosławiona? Nie ma ona nic wspólnego z obawą i zatroskaniem. Dla odkupionych jest niebywałym triumfem i ukoronowaniem łaski. Dla każdego pouczonego przez łaskę niemożliwe jest oddzielenie nadziei od objawienia chwały. Dla każdego pouczonego przez łaskę niemożliwe jest oddzielenie nadziei od objawienia chwały. Chociaż oddzielone od siebie w czasie o 7 lat, obie wiążą się z przyjściem Pana. Pierwsze oznacza Jego przyjście w łasce, a drugie w chwale. Jedno dostrzegalne będzie przez odkupionych, drugie przez cały świat. Jedno przyczyni się do nieopisanego błogosławieństwa zbawionych, drugie do nieubłaganego sądu nad światem. Pierwsze ma na celu wprowadzenie wierzących do niebiańskiej sfery, drugie ustanowienie na ziemi Bożych rządów sprawiedliwości i pokoju, ustanowienie nowego przymierza. Przy pierwszym zostaniemy zabrani do Niego, przy drugim
przyjdziemy i zostaniemy objawieni wraz z Nim. Przedmiotem objawienia jest chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Naszego wielkiego Boga. Ach, jakże wzniosłą godnością, jakim majestatem będzie otoczony Pan Jezus w dniu Jego przyjścia. Ludzie grzeszni będą bić się w piersi, gdy ujrzą Jezusa nadchodzącego w obłokach, a nasze serca będą wypełnione niewypowiedzianą radością. W tym dniu będziemy mogli powiedzieć: ten wielki Bóg jest naszym Bogiem. Ten wielki Bóg jest naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Zauważmy, że wersety 12 i 13 przedstawiają 7 tematów pouczenia łaski. Jest to pełna nauka dotycząca praktycznego życia i zachowania. Gdy apostoł wspomina o Zbawicielu, pozwala nam niejako odczuwać cierpienia Chrystusa. Rozważa rezultaty dokonanego dzieła, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Pan dał samego siebie za nas. Tutaj rozpoznajemy, kim jest nasz Zbawiciel i do czego zaprowadziła go miłość. Prawdą jest nie tylko to, że Bóg dał swego jednorodzonego Syna, że Go za nas ofiarował, lecz również to, że Jezus wydał samego siebie za nas. To my byliśmy celem i powodem Jego śmierci i cierpienia. Miłość Chrystusowa ma wielką moc, zwłaszcza w oczach tego, kto rozpoznał głębię swego upodlenia. W tym kontekście warto przypomnieć opowieść o skarbie i kosztownej perle z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dla kupca z przypowieści, czyli dla Pana Jezusa, jesteśmy tak cenni, że oddał swoje życie, aby nas pozyskać. Postrzegał nas nie takimi, jakimi byliśmy, lecz w świetle doskonałych cnót, w które miała wyposażyć nas Jego miłość. Przytoczmy parę innych cytatów, które przedstawiają cel Jego ofiary. Po pierwsze, Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wraz z 14 wersetem rozważanego przez nas rozdziału, miejsce to jest być może najkosztowniejsze dla naszych serc. Kogo Jezus chciał zdobyć, gdy wydał na śmierć samego siebie? Mnie, grzesznego człowieka. Nawet gdybym żył na świecie tylko ja, to i tak umarłby za mnie. W 2 rozdziale listu do Tytusa mowa jest o nas, odkupionych. Pan chce mieć na ziemi lud. Pan chce mieć na ziemi lud, który należy do Niego. W liście do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset, napisano, że umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jak bardzo fakt ten unaocznia wielkość Jego miłości. Gdy byliśmy godnymi pogardy grzesznikami, On widział w nas owoc dzieła, które miał wykonać.
patrzył na nas przez pryzmat odkupienia, a Jego miłość nawet w grzeszniku znalazła powód, by ofiarować się bez reszty. Pierwszy Koryntian 15:3. Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Wypowiedź ta zawiera całą Ewangelię, wyraża powód śmierci Chrystusa. Aby nas zdobyć, musiał uregulować sprawę grzechu. Galacjan 3:13. On umarł, aby wykupić nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, że święty i sprawiedliwy Bóg posunął się w swojej miłości tak daleko, że gotów był utożsamić się z przeklętymi? Galacjan 1:4. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku lub świata złego według woli Boga i Ojca naszego. Czy my, chrześcijanie, zdajemy sobie dostatecznie sprawę z tego, że gdy Chrystus umierał jako przebłaganie za nasze grzechy, miał na celu odłączenie nas od tego świata? Czy urzeczywistniamy ten Boży cel w naszym postępowaniu? Ewangelia Jana, 11 rozdział, 52 werset. Jezus miał umrzeć nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Tutaj przedstawiono kolejny cel śmierci Jezusa. On pragnął już tu na ziemi zgromadzić odkupionych jako rodzinę Bożą. Obecny jest tu obraz rodziny. Jan nie mówi bezpośrednio o Kościele, chociaż wypowiedź tę można bez wątpienia odnieść również do Kościoła. Należy zauważyć, że chrześcijanie niestety nie poświęcają tej prawdzie więcej uwagi niż tej, o której mówi Galacjan 1 rozdział. 1 Piotra 3 rozdział 18 werset. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. Jakże głęboki jest rezultat wiary, Jakże głęboki jest rezultat ofiary Jezusa. Nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Druga Mojżeszowa 19:4. W Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset, czytamy: Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Kolejne miejsce, 2 Koryntian 5:15. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Świadomość znaczenia śmierci Chrystusa zadaje ostateczny cios wszelkiemu egoizmowi, za sprawą którego człowiek jest sam dla siebie centrum, któremu wszystko podporządkuje. Wszystkie sprawy, o których mowa w punktach 3-7, mogą być urzeczywistniane tylko wtedy, gdy pamiętamy o śmierci i cierpieniu Bożego Syna. Efezjan, 5 rozdział, 25 werset. Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Spełnił ofiarę miłości, aby pozyskać oblubienicę, najdroższy skarb serca. Od kiedy ją zdobył, pracuje nad jej oczyszczaniem podczas podróży przez pustynię.
Chcę, aby w momencie wejścia do chwały była godna Jego osoby. Czy chrześcijanie zabiegają gorąco o to, aby kochać nie swoje wspólnoty, denominacje i ugrupowania, lecz Kościół, który tak bardzo został umiłowany przez Chrystusa? Wróćmy jednak do omawianego fragmentu. Ofiarując siebie, Zbawiciel miał na względzie trzy cele. Po pierwsze, chciał nas uwolnić od wszelkiej nieprawości. Ten zamiar został osiągnięty przez dzieło odkupienia raz na zawsze, podczas gdy codzienne oczyszczanie ma na celu zachowanie niezakłóconej społeczności z Bogiem, bądź przywrócenie tej społeczności w razie jej utraty. Codzienne oczyszczanie musi być powtarzane w ciągu całego życia. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, rozdział 1, werset 9. Bóg może to uczynić, bo Chrystus na krzyżu unieważnił wszystkie nasze winy. Po drugie, Pan Jezus pragnął oczyścić sobie lud na własność. Lud ten zdobył poprzez swoją ofiarę. Oczyszczenie, o którym tu mowa, miało miejsce raz na zawsze za sprawą Bożego Słowa. Jezus jednak pragnął, by lud był Jemu całkowicie poświęcony, by był Jego własnością. Jak pokazuje ten fragment, całe to dzieło zostało dokonane, aby tu na ziemi utworzyć jedną rodzinę, lud dla Boga, oblubienicę dla Chrystusa. Trzecim celem Jezusa było sprawienie, by Jego lud był gorliwy w dobrych uczynkach. Pan pragnie widzieć gorliwość i aktywne działanie w praktycznym życiu swoich umiłowanych. Czy spełniamy życzenia Bożego serca? Czy Pan nie ma powodu, by powiedzieć do nas tak, jak do mieszkańców Laodycei? Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Objawienie 3, rozdział 19, werset.